Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym openingu. Kolejna puszka na moim kanale, tym razem widzicie Chestnut EX, a w puszce znajdziemy jedną z trzech kart specjalnych, oczywiście w holograficznych, Chestnut EX, Delphox EX albo Green Ninja EX. Mamy puszkę Chestnuta EX, więc karta Chestnuta oczywiście. Cztery boostery Pokémon, nie wiem jakiej serii, chyba XY z tego co pamiętam, ale zaraz zobaczymy. I bonusowa karta do odblokowania zestawów TCG Online, wersji online gry karcianej Pokémon. Otwieramy puszkę, zaraz to wszystko wyjmuję, momencik, ok. Dobra, tu sobie położymy to śmieci w ten sposób. No i dobra, moi drodzy, a więc mamy tak, boostery, które w tej paczce były, to jest Flashfire, XY Base Set i Black and White Plasma Blast. Przepraszam was bardzo, miałem telefon, muszę chyba sobie ustawiać, nie przeszkadzać podczas gdy nagrywam filmy. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was jakieś uciążliwe, ja wam to oczywiście zepnę, dla mnie to jest drugi film, więc ja będę musiał to zedytować. A więc karta Chestnut EX, to jest karta promocyjna. Proszę bardzo. I przechodzimy od razu, już nie czekając, do boosterów. Zaczynamy tym razem od Black and White Plasma Blast. I zobaczmy, co tutaj trafimy. A zaczynamy od Remoraida, Sok, Surskit, Aron, Drifloon, Shuttle. O, to jest karta Teamu Plasma. Tirtuga, Archen. Reverse. I Reverse to jest karta energii. Bardzo fajnie wygląda. A rzadka karta to Machamp. Machamp non-holo. Ale moi drodzy, ta karta energii naprawdę fajnie wygląda i trafia według mnie, trafia u mnie do niezłych trafień. Wiem, że to jest karta uncommon, ale mi się podoba. Więc taką decyzję, podjąłem. I dobrze, moi drodzy, przechodzimy do boostera. Ja znowu musiałem odebrać telefon, znowu was przepraszam, teraz już zrobiłem, nie przeszkadzać, więc nikt nam tu już nie przeszkodzi. Spritzy, Venipede, Skido, Zorua, Ekans, Herdier, Fletchinder, Inkay. O, Inkay to jest reverse, ale to jest inna karta, zobaczcie, to jest numer 74, to jest numer 75, więc dwa Inkaye w tym zestawie, a rzadką kartą jest Krokodile, ale niestety nie holograficzny. Szkoda, bo ja bardzo lubię Krokodila, więc chciałbym, żeby to była karta holograficzna. No niestety nie była. A więc teraz przechodzimy, moi drodzy, do dwóch boosterów z serii Flashfire. Zaczynamy Roselia, Gumi, Flabebe, Sandile, Bergmite, Maractus, Nuzleaf, Krokorok. Reverse to jest Magnetic Storm i rzadka karta to Durant. I Durant non-holo niestety. I ostatni booster w dzisiejszym openingu. Zobaczmy, co tutaj się trafi. Może w końcu coś dobrego, może z dobrze, bo ostatnio jak otwierałem puszkę z Delphoxa, najlepszym trafieniem chyba bodajże, jak nie pamiętam, żeby wam też nie skłamać, ale chyba był Break. Czy to nie był Break? Nie, to nie był Break. Mieliśmy chyba dwie karty Rare Holo, tak mi się wydaje. A na razie nie mamy żadnej karty Holo. Pineco, Sentret, Feebas, Bergmite, Roselia, Dusclops, Sacred Ash, Maractus, Helioptile to jest Reverse, a rzadka karta to Toxicroak EX! Mamy, moi drodzy, dobre trafienie. Nie mamy żadnej karty holograficznej Rare, ale za to trafiliśmy EX-a, czyli kartę lepszą od kart Rare Holo. Tak więc myślę, że całkiem nieźle ta karta zrobiła nam ten opening całkiem niezłym. A więc w podsumowaniu mam trzy karty, moi drodzy. No, może ta karta nie do końca powinna się tu znaleźć, ale ona mi się bardzo podoba i trafi do mojego albumu, bo naprawdę fajnie wygląda. I mamy kartę Chestnut EX, to jest karta promocyjna oczywiście, którą już od samego początku wiedzieliśmy, że ona będzie, bo on jest, Chestnut jest głównym, że tak powiem, główną twarzą tej puszki. No i zdecydowanie najlepsze trafienie w boosterach to jest Toxicroak EX, moi drodzy. I tak kończymy ten opening. Mam nadzieję, że wam się podobało, pomimo tego, że tylko
tak naprawdę taka jedna niespodzianka, dosyć dobra uważam, padła. Myślę, że w następnych może być lepiej. I cóż, i zapraszam Was do następnych filmów. Trzymajcie się. Hej, hej.